6 po drugi. Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na społeczno-gospodarczą debatę Polskiego Radia 24, w której dziś tematem będzie Konstytucja dla nauki. Tak nazwany jest dokument wprowadzający zmiany w szkolnictwie wyższym, przez jednych oceniany jako szansa na oczekiwane od dawna zmiany dostosowujące naukę do aktualnych potrzeb, przez innych jako psucie dobrych rozwiązań, niszczenie prestiżu uczelni i kadry naukowej. A moimi gośćmi w tej debacie będą panowie profesor Michał Urbański, reprezentujący Politechnikę Warszawską, ekspert krajowej sekcji nauki NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Doktor Artur Bartoszewicz, Koła Główna Handlowa. Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP i doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzień dobry Państwu. Oraz Jakub Gontarek, który w Konfederacji Lewiatan odpowiada za edukację, szkolnictwo wyższe i kształcenie zawodowe. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich panów. Mamy szerokie spektrum gości, co zapowiada co najmniej wielostronne spojrzenie w naszej debacie na rozpoczynającą się właśnie reformę nauki. Otóż tak, twórcy Konstytucji dla Nauki podkreślali, że projekt był długo konsultowany w całej Polsce, że chodzi o podniesienie rangi szkolnictwa wyższego, a wicepremier Gowin mówił wprost, że zdobycie dyplomu wyższej uczelni nie może być tak łatwe jak dotychczas. Musi świadczyć o gruntownym wykształceniu, a do tego takim, który odpowiada wyzwaniom obecnego rynku nowoczesnej gospodarki. Trudno odmówić tym założeniom chyba słuszności, a tymczasem część środowiska naukowego ustawę bardzo mocno krytykuje. Solidarność na przykład od początku twierdziła, że stanie się tak, że na wyższych uczelniach będzie mógł kształcić każdy, szczególnie na tych prywatnych. No i panie profesorze, to pana stwierdzenie, kto żyw, to żniw, podoba mi się. Skąd takie odniesienie do tych czasów słusznie minionych? Profesor Urbański ma głos. Witam jeszcze raz. Ja jestem profesor tylko uczelniany, żeby nie było wątpliwości. I jestem z wykształcenia przyrodnikiem, tak? Fizykiem z grubsza rzeczy biorąc. I mamy sytuację taką, że trzeba przy pomocy jakichś reguł prawnych uregulować jakąś rzeczywistość. A ta rzeczywistość ma oczywiście składową przyrodniczą i składową ludzką, czyli społeczną. No i tak jak uczy wszelka teoria sterowania, żeby czymś sterować, trzeba najpierw wiedzieć, czym się steruje i poznać własności tego, w tym przypadku społeczeństwa uczonych. Tak? To jest bardzo istotne. I mam przekonanie, że twórcy tej ustawy niespecjalnie się nad tym zastanawiali. Tak? Te własności to po pierwsze, jakie są warunki na myślenie kreatywne, na twórczość naukową i na to, żeby później to przełożyło się na innowacyjną gospodarkę. W gruncie rzeczy jest to dziedzina dość dobrze poznana. Tak? Trzeba dać ludziom swobodę, ponieważ naukę tworzą oszołomy i wariaci, którym najwięcej przeszkadza system administracyjny, który patrzy na naukę jako coś, co trzeba rozliczać i przeliczać na punkty. Czyli to jest bardzo ważny warunek, żeby ta nauka się rozwijała. Oczywiście w tym momencie jest takie poważne ryzyko, że jeżeli nie będziemy ściśle administrować, to się wymknie spod kontroli i wtedy uczeni będą robić co chcą. I w gruncie rzeczy o to chodzi. Uczeni mają robić co chcą. Bo inaczej to nie będzie twórcze. Muszą być warunki na to, żeby mogli swobodnie robić w gruncie rzeczy co chcą uczeni. No to panie profesorze, proszę w takim razie wyjaśnić. Co to znaczy? Co pan rozumie przez słowo kto żyw, do żniw? Nauki nie da się popędzić kijem. W związku z tym te żniwa mogą robić tylko ci, którzy naprawdę chcą. I trzeba im nie przeszkadzać. Ta ustawa miała między innymi zmniejszyć problem uczelni. Mój kolega ze swojej szkoły, zabetonowanie środowiska akademickiego. Czyli mówię w tej chwili bardziej o sprawie nauki. Rzeczywiście, jest to pewien problem. Natomiast pytanie... Żeby Mareczek był szczery, to bym się przyznał, ale on... Że w więzieniu był 2 lata, który za przejechanie człowieka też on nie siedział w więzieniu, się nie przyzna. Bo to są takie rzeczy, które jak tak się przyznaje, to... zarządzany centralnie. Jakby, czyli przechodzimy na pewną... Jakby sobie szkodził, ale ja wiem, czy naprawdę się przyzna, to jest szkodzenie sobie. Miały strukturę, no, możliwie demokratyczną, jak to, co można zrobić na uczelni, tak? Rada Wydziału
Ja wszystkich, tak jak na uczelni, jaką jest Politechnika Warszawska, wszystkich samodzielnych, czyli profesorów, doktorów habilitowanych, no i reprezentantów wszystkich grup. Uczeni są twórczy w dostosowywaniu się do ustawy i między innymi oczywiście będzie to, że... Także niektóre te banki, widzicie Państwo, są na tyle bezczelne, że do sądu, żeby wyegzekwować te pieniądze, ale mają utrudnione wyegzekwowanie, bo no, nie ma windykacji. Nie będzie potrzebne. Jedynym kryterium, jak jest potrzebne, żeby prowadzić jakikolwiek kierunek studiów, jest mają utrudnione odpowiednia liczba publikacji filadelfijskich. Nic więcej. Nasze nakłady na naukę są znikome, tak? Stan rzeczy jest taki, że mimo tych nakładów w pewnych dziedzinach mamy niezłe osiągnięcia. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepiej, żeby rozdzieliła pracowników na dwie grupy. Jedni, co produkują te publikacje, a drodzy ci, co będą prowadzili dydaktykę. Tym bardziej, że trzeba zmniejszyć liczbę studentów, czyli teraz będzie potrzeba pilna wyrzucania na gwałt studentów, bo inaczej się nie opłaca. Jak się ma za dużo studentów, to wedle algorytmów się to nie opłaca. No ale do tej pory było takie zastrzeżenie, że uczelnie w wielu przypadkach po prostu pracowały tylko po to, żeby mieć więcej studentów, że nie dbały o poziom uczelni, tylko chodziło o liczbę studentów. Ale teraz oddam głos panu Jakubowi Gontarkowi, który cały czas kiwa głową jakby przecząco na to, co mówi pan profesor. No dlatego, że mnie dziwi jedna rzecz, że uczelnia poza oczywiście działalnością dydaktyczną i działalnością naukową powinna być tym miejscem, gdzie są tworzone innowacje. A innowacje to jest umiejętność przełożenia pomysłu naukowego na działalność biznesową. I jeżeli można oczywiście robić badania, można mieć bardzo duży dorobek intelektualny i naukowy, ale no, w którymś momencie powinna ta rzeczywistość spotkać się z rzeczywistością gospodarczą, czyli w którym momencie będzie ta inspiracja ze strony biznesu, która zmusi tego naukowca do tego, do tej efektywności, do skuteczności, bo teraz patrząc na to z perspektywy rozwoju gospodarczego i tego, jaką rolę pełni uczelnia jako miejsce, w którym się właśnie tworzą nowe pomysły, tworzą się nowe trendy, tworzą się nowe idee. One są istotne, ale w którymś momencie musi być to przełożenie na tego zwykłego człowieka, który będzie mógł korzystać z tego. I teraz dla mnie ta reforma szkolnictwa wyższego, no idzie, zmierza w tą stronę, żeby zmusić trochę akademików. Rozumiem, że pan mówi, że to jest dobra strona. No, moim zdaniem, że to jest bardzo dobry kierunek i ten biznes też, który ma być włączony w definiowanie programu kształcenia, ocenianie pracy nauczycieli i wykładowców, ocenianie działalności naukowej samych badaczy, to jest to miejsce, w którym my musimy się gdzieś zmierzyć, no i zderzyć, więc ten kierunek, który został zaproponowany, jest dobry. On oczywiście zmienia kontekst funkcjonowania uczelni. On wymusza znacznie większego, więcej dialogu, więcej dobrego dialogu pomiędzy biznesem i uczelniami. Ale to, no to otwiera właśnie możliwość na zdobycie praktycznej wiedzy, zrobienie praktycznych badań, a potem realizacja tych działań po prostu w biznesie, nawet jako tak samo jako akademik. No to jakich absolwentów, w takim razie rynek, czy też gospodarka nasza potrzebuje? Takich z tytułem magistra, pytam nie bez powodu, bo o tym też toczy się dyskusja, pewnie rozumianym jako człowieku o szerokich horyzontach, czy też takim po uczelni zawodowej, wykształconym wąsko w swojej specjalności, ale z kolei bez tytułu magistra. Bo tam też takie zarzuty padają, że teraz będą właśnie tego typu uczelnie kształciły takie osoby, ich prestiż będzie niższy. Artur Bartoszewicz. Rynek potrzebuje jakby reakcji dosyć elastycznej środowiska akademickiego na to, jakie są realne potrzeby w gospodarce i uważam, że w żadnym wymiarze nie można ignorować rzeczywistych potrzeb gospodarczych. Z drugiej strony trzeba jednak brać pod uwagę, że sama nauka nie może być sterowalna, to znaczy nie może być sytuacja taka, że tylko i wyłącznie to, co w danej chwili jest potrzebne dla gospodarki, będzie odpowiedzią nauki, bo właśnie z tego powodu, że nauka łamie sposób myślenia, wykracza poza, daje możliwość myślenia kreatywnego, to ona ciągnie gospodarkę. To znaczy, jeżeli jest dobrze kształtowana i ta swoboda rzeczywiście jest realizowana. My w Polsce mieliśmy kilka problemów do tej pory. Czy w pewnej chwili oczywiście ten
tytuł magistra stał się bardzo powszechny, no bo uznano, że nie ma wykształcenia wyższego w takim wymiarze procentowym populacji, jakim widzieliśmy to na Zachodzie. Ja zwykłem mówić, że pojawili się ludzie oczywiście z tym tytułem magistra, bardzo mało pojawiło się ludzi z wykształceniem wyższym. No, różnica polega na tym, że osoby z wykształceniem wyższym nie pytamy się, jaką uczelnię skończyła, a niestety osobę z magistrem tylko no, pytamy się, no, bo nie jesteśmy pewni, czy ona jest rzeczywiście przygotowana do funkcjonowania na rynku pracy, czy też funkcjonowania w wymiarze takim kreatywnym. To jest duży problem. My powiadaliśmy, że to jest zjawisko, studiowanie stało się masowe i przez to między innymi, że wyeliminowaliśmy w pewnym momencie szkolnictwo zawodowe, które stało się, znaczy jest niezbędne do funkcjonowania gospodarczego. Ja myślę, że każde rozwiązanie reformatorskie powinno brać pod uwagę zarówno potrzeby środowiska nauki, jak i środowiska biznesu. Odpowiedzią na potrzeby środowiska biznesu jest przede wszystkim wzmocnienie tego zawodowego wymiaru kształcenia i to jest rzeczywistą potrzebą. To, co jest niezbędne cały czas w środowisku naukowym, to by te środowisko naukowe rzeczywiście mogło prowadzić badania. Te badania, które niekoniecznie w danym momencie nawet muszą być traktowane jako rynkowo użyteczne, ale one mogą w przyszłości rzeczywiście okazać się odpowiedzią na te wyzwania. I wydaje się, że najważniejsze dla mnie w tej konstytucji dla nauki to jest to, po pierwsze, dosyć znaczne uproszczenie. Znaczy, jeżeli ja utrzymuję informację, że liczba aktów prawnych spada o 50%, a sam akt prawny, który koordynuje ten proces związany z zarządzaniem obszarem nauki jest o 50% chudszy, delikatnie mówiąc, od poprzedniego, to już jest dla mnie krok w dobrym kierunku sam w sobie. Teraz pytanie oczywiście, co on zawiera w środku, jak on kształtuje system. Ja jestem zwolennikiem mechanizmów koordynacji, wielopoziomowych mechanizmów koordynacji. Nie jestem zwolennikiem rozwiązań, kiedy rozwiązania zarządcze ograniczają, stają się swoiście despotyczne wobec uczestników, szczególnie takiego obszaru, jakim jest właśnie nauka. Fajnie i dobrze, że pomyślano o mechanizmach związanych z uproszczeniem systemu finansowania, z włączeniem środowisk biznesowych i gospodarki w proces podejmowania decyzji na uczelni. Dobrze, że też rozważono kwestię zasadności pewnych stopni, jakim jest na przykład habilitacja w procesie kształtowania. Oczywiście swoje zastrzeżenia i mogą one budzić wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście bezpiecznym jest oparcie standaryzowania uczelni na liczbie publikacji o wysokim poziomie takiej rozpoznawalności międzynarodowej, ale myślę, że takim reformom trzeba dać szansę. To znaczy, jeżeli środowisko naukowe miało czas i okres na taką dyskusję nad kształtowaniem systemu, to oczywiście jakby budowanie takich rozwiązań jest bardzo utrudnione, bo każde środowisko, w którym się próbuje cokolwiek zmienić, jest hermetyczne, znaczy zachowawcze. Status quo, bez względu na to, jak się na nie mocno narzekamy, ono jest lepsze od jakiejkolwiek zmiany. I bardzo często, jak w środowisku naukowym rozmawialiśmy, to dyskusja na temat tego, że to, co mamy, jest niedoskonałe, ale jak zaczynamy dyskutować, a co byśmy chcieli, no to okazuje się, że dosyć trudno jest wyartykułować, na co byśmy się zgodzili. Więc każde rozwiązanie oczywiście ma to obciążenie, że samo w sobie zakłóca status quo, więc ten odpowiedź często dotychczasowych uczestników tego procesu objawia się zwykłym lękiem. Znaczy, my nie wiemy do końca, jak to zafunkcjonuje, czy zwiększenie jakby pozycji na przykład poszczególnych ciał w tym nowym układzie będzie lepszym rozwiązaniem, czy gorszym. Czy właśnie przejście z kierunku liczba studentów na bardziej jakość tych studentów, no, z punktu widzenia gospodarki powinno się dobrze objawić, a z punktu widzenia niektórych akademików może być sygnałem, że oni nie znajdą swojego miejsca w tej przestrzeni. To jest bardzo naturalne, ale o tym wydaje mi się, no dobrze, że trzeba dyskutować. To właśnie o tym bym chciała, ponieważ to się pojawia często w tej dyskusji teraz na tym poziomie, w momencie wchodzenia tej konstytucji dla nauki. Powiedział pan takie słowa o hermetyczności, może środowiska, gdzieś tam ktoś kiedyś powiedział o skostnieniu środowiska. Niewątpliwie jest tak, że
Profesorowie wyższych uczelni są zasłużeni dla nauki, są doświadczeni, tak, są świetnymi mentorami i tak dalej, ale czy faktycznie nie jest tak, to co się pojawia, spróbuję wrzucić taki kamyczek tutaj do tej dyskusji, że może jest kłopot z awansem na uczelni, tak, że jest dla owych doktorów przysłowiowy szklany sufit, bo no, po prostu jest to już jakoś tam zasiedziała, są oni wykształceni nowocześnie, ale może lepiej rozumieją pewne mechanizmy właśnie rynku, jeżeli już mówimy, że to w ogóle jest potrzebne, a dwóch panów tak powiedziało. Szczególnie ważne wydaje się to być na takie uczelnie jak uczelnie techniczne czy ekonomiczne. Czy to jest jakiś rzeczywiście jakiś problem, z którym należy sobie poradzić? Trochę premier, mówiąc ostatnio na inaugurację roku szkolnego, coś takiego powiedział do studentów, żeby to oni dbali o to, żeby wykładowcy uczyli ich nowocześnie, tak jak trzeba. Takie słowa tam padły. Może Tomasz Tokarski na początek. Na początku chciałbym oczywiście powiedzieć o tym, że ta reforma była potrzebna. Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że ten właśnie skostniały system szkolnictwa wyższego był niewydolny. Niski poziom nauczania, niskie pozycje naszych uczelni w rankingach światowych, małe znaczenie dyplomów, ukończenia szkół wyższych. To wszystko powodowało, że należało dokonać pewnej zmiany i ta zmiana się dokonuje. Teoretyczne doktoraty, które są takie bolesne. Ta zmiana się dokonuje na naszych oczach. Zgadzam się oczywiście z tą tezą, że jest oczywiście bardzo dużo obaw w środowisku akademickim, ale te obawy będą zawsze. Przede wszystkim trzeba podkreślić to, że reforma była potrzebna i dobrze, że ona jest wdrażana. Natomiast patrząc z perspektywy zarówno studentów czy doktorantów, to ważne jest to, że postawiono na jakość kształcenia, bo do tej pory przede wszystkim ważna była ilość studentów i doktorantów. W tym momencie ważna jest jakość i myślę, że to bardzo pozytywnie wpłynie na cały system szkolnictwa wyższego. Natomiast jeśli chodzi o awanse naukowe, na pewno pojawiają się nowe możliwości, bo jest otwarta nowa ścieżka kariery akademickiej, która na pewno da możliwość szybszego awansu młodym pracownikom naukowym. Wynika to przede wszystkim z tego, że nie ma obowiązku habilitacji. Więc na pewno młodzi doktorzy, młodzi naukowcy mogą szybciej się rozwijać i uzyskiwać szybsze awanse w karierze akademickiej. No i rektor będzie mógł ich tak wybierać, jakby rezygnując z kadry profesorskiej. O, ja powiem wprost, jakie badają zarzuty i teraz co na to pan profesor. I jeszcze chciałam nawiązać, bo od razu pan powiedział, ponieważ jak mówimy o jakości kształcenia, to jest pytanie, co ma tę jakość sprawdzać. Pan mówi o publikacjach filadelfijskich i punktach właśnie tym spowodowanych, no to ja bym miała do pana takie pytanie, czy właśnie te publikacje i te punkty powinny być istotne, czy na przykład, nie wiem, wynalazki, patenty, czyli praktyka? No w tej chwili w ustawie przede wszystkim będą, tym kryterium będą publikacje. I to jest ślepa uliczka, ponieważ to znaczy, że będziemy zajmowali się głównie mainstreamem, czyli głównym kanałem, a nas w bardzo wielu miejscach na to nie stać. Z krytyką, którą tutaj pan przedstawił, to się tak nie całkiem zgadzam. Ja reprezentuję Politechnikę Warszawską, która między innymi się ma zajmować również wdrożeniami, no i jakością kształcenia. Otóż tak, w wielu dziedzinach jest tak nauki polskiej, że nasze publikacje wcale nie są gorsze niż zachodnie, a są wielokrotnie tańsze. To jest po pierwsze. Po drugie, studenci po Politechnice są raczej rozrywani i nie mamy tego kłopotu. W związku z tym wydaje mi się, że mam prawo powiedzieć, jak to powinno wyglądać. Tak, to nie jest zła uczelnia. Mogę mieć dużo zastrzeżeń, ale moje główne obawy są takie, że ta reforma to nie... Kruczki, tego nie poprawi. Kruczki. Rzeczywiście Pawłowicz miała rację, że stosują kruczki. Świat popadł w niedoskonałość i muszą być kruczki. Kruczki. Niewolnicy kruczków. Radio Pęcik. Czy 500 może się pokazać daleko, no ale na pierwszym miejscu jest MIT, a tam na jednego studenta wypada 60 razy więcej pieniędzy niż w Polsce. Budżet MIT jest większy naukowy niż całej Polski. W związku z tym nie wiem, o czym tu gadamy, tak? To jest w ogóle, to wszystko, co panowie powiedzieli, to są potworne ogólniki, a cała ustawa jest rozwiązaniem fasadowym. Po pierwsze, żeby coś uzdrowić, to tak,
Zacząłem mówić, bo są dwa ustroje. Albo są centralistyczne zarządzanie, albo mamy demokrację. Wszystko od ustawy, która była pierwsza ustawa w 1981 roku, wprowadzała przede wszystkim system demokracji. Nie wierzę w to, aby system centralistyczny uzdrowił na przykład zabetonowanie kadry profesorskiej. Nie wierzę w to. Musi być szansa oddolna. Tutaj ona zniknie. Były rady wydziału, na której byli przedstawiciele wszystkich grup, tak, profesorów, studentów i tak dalej. Teraz jedynym obieralnym organem będzie Senat. W Senacie wszyscy poza profesorami, pracownicy są wetknięci z administracją razem, tak, czyli adiunkci, którzy stanowią, adiunkci są najważniejszym elementem całej uczelni, tak? To oni pracują najwięcej, oni muszą pisać publikacje, oni muszą dzieci wychowywać, a mają taką pensję, że trudno z tym wytrzymać, jeszcze muszą robić dodatkową pracę. I to jest ta najważniejsza grupa. I ona się znajdzie razem z administracją. No to administracji na Politechnice jest 2000, adiunktów jest koło 1000. No to przegrają każde wybory. Zniknie ich reprezentacja. Czyli zniknie możliwość, aby ta najważniejsza kadra, która najwięcej robi, bo profesorowie bardzo często już nie robią, posługują się adiunktami. W związku z tym nie będzie miała żadnego wpływu. To znaczy, że ta ustawa zabetonuje to jeszcze bardziej. Sprawa wdrożeń. Tak? Politechnika Warszawska zajmuje się wdrożeniami. To jest jakby serce wszystkiego. Tak? Trzeba pamiętać, że budżet za komuny, nie będę chwalił komuny, ale od historii nie możemy się oderwać. Tak? Nie umiem powiedzieć, jaki był budżet Politechniki przed wojną. Politechniki, nie Politechniki, prostaku.